Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam na ostateczne starcie z marką Avon. Brzmi dość groźnie, ale tak naprawdę jest to podsumowanie tego, co zrobiliśmy w tym roku. A w tym roku udało mi się dla Was przetestować najtańsze kosmetyki tej marki i najdroższe kosmetyki tej marki. A dzisiaj wybrałam same perełki. Testowałam je kilka miesięcy i naprawdę znalazłam rzeczy, które są bardzo dobre i które mogę Wam z radością i czystym sumieniem polecić. Zbliżają się też święta, więc mam nadzieję, że tutaj przedstawię Wam też kilka pomysłów na prezenty, zwłaszcza, że pewnie sporo z Was po te kosmetyczne prezenty się skieruje. No a Avon przygotował świąteczny katalog z hasłem Podwajam radość w myśl promocji 2 za 1. Czyli kupując jeden produkt, mamy dwa. No i w tym katalogu jest naprawdę bardzo, bardzo dużo propozycji, zarówno tych pielęgnacyjnych, zapachowych, jak i kolorówkowych, więc ja dzisiaj właśnie tę świetną kolorówkę, po którą warto wyciągnąć swoje ręce, Wam zaprezentuję. No oczywiście, żeby było bardziej wiarygodnie, to w akcji, także zaczynamy. Na początek oko, ale nie zacznę tutaj od cieni, a od bazy pod cienie. Bazy, którą polecało bardzo, bardzo wiele z Was i muszę powiedzieć, że u mnie też się sprawdza. Jest to baza Marc Magix Eyeshadow Attract Eyeshadow Primer. I wygląda w ten sposób, bo u mnie już spore zużycie tutaj jest. Bardzo kremowa, bardzo przyjemna, przedłuża trwałość cieni, nadaje lekki koloryt, jak możecie zobaczyć. Także idealnie przygotowuje tę powiekę właśnie pod makijaż dalszy. No i oczywiście baza pod cienie, jeżeli ktoś używa cieni, to ja myślę, że to jest świetny pomysł na prezent. No bo to jest takie uniwersalne. A każdej maniaczce makijażu oka się przyda. Bardzo przyjemna konsystencja i dla mnie, tak jak mówię, no jedna z moich ulubionych. Zresztą ja już ją kilka razy na kanale pokazywałam. Chyba jak wszystkie te produkty. Jeżeli chodzi o cienie, to jakbym miała wybrać jedyną paletę, to jest ta Perfect Wear Eyeshadow Quad. No co prawda tutaj mamy tylko 4 cienie i opcje nie są tak duże, ale umówmy się szczerze, większość z nas korzysta właśnie z takich zestawów. Moja mama pewnie ucieszyłaby się z takiego zestawu. Bardzo klasycznie. Matte, brązy i złoto. Świątecznie, klasycznie, najlepiej. Prosty makijaż, szybki, codzienny, bez żadnych jakichś fajerwerków, ale zobaczcie, o, cienie mają piękną pigmentację, bardzo ładnie się blendują. No i co najważniejsze, nie wiem, czy to jest najważniejsze, ale dla mnie jednak to jest istotne, te błyszczące cienie oddają fajny błysk. No i na całą powiekę wędruje, o, przepiękne, takie złoto, ale to jest lekko takie rudawe złoto. No i żeby użyć sobie wszystkich cieni, pokazać Wam, to w przednią część powieki też nałożę sobie to złoto, jaśniejsze. Złote, złoto. Bardzo fajną propozycją, jeżeli chodzi o oko, są też żelowe kredki. One nazywają się The Big Gel Paint Pencil z serii Mark Longwear Eyeliner. I dokładnie, to jest bardzo, bardzo długotrwałe, mocno napigmentowane. Jeżeli nie lubicie typowych eyelinerów, wolicie kredkę, wolicie sobie to rozetrzeć, albo szukacie czegoś innego kolorystycznie, to jak najbardziej ja te kredki polecam. Następnie podkład, to jest stosunkowa nowość w marce Avon, ale nie na tyle nowość, żeby jej dobrze nie przetestować. Ja pokazywałam Wam i na Instagramie pierwsze wrażenie, na YouTubie co prawda filmu nie robiłam, pokazywałam Wam też przesyłkę PR-ową i powiem Wam, że ilość kolorów tego podkładu jest wow, no wow, naprawdę. Nie wiem, czy jakaś inna marka ma taką gamę kolorystyczną, także myślę, że każdy wybierze coś dla siebie. Podkład przede wszystkim bardzo, bardzo trwały, a jednocześnie fajnie wygląda na twarzy, co zaraz zobaczycie. No i to jest Power Stay 24 Hours Foundation razem z pomadką. Pomadkę też dzisiaj Wam zaprezentuję. Ja tutaj mam dwa kolory sobie odłożone. Light Ivory i Warm Ivory. No właśnie, wszystko występuje i w takiej chłodniejszej tonacji, i cieplejszej tonacji, i neutralnej. Także tutaj nikt nie może narzekać, że coś jest zbyt różowe albo nie jest wystarczająco jasne. Tutaj zobaczcie, bardzo fajne krycie, ale ten podkład nie wygląda tak ciężko na twarzy, nie wchodzi w pory. No naprawdę, ja jestem zachwycona tym produktem, ale wiem, że nie tylko ja, bo bardzo wielu osobom przypadł do gustu.
Sami możecie zobaczyć, jak podkład dobrze wygląda, a ja ręczę za jego trwałość. Jeżeli chodzi o korektor, to korektor spodobał mi się już przy pierwszym użyciu, przy pierwszym teście. Avon True Under Eye Brightening Illuminator, czyli rozświetlający korektor pod oczy, lekki, nie wchodzi w zmarszczki i faktycznie jest rozświetlający i ładnie wygląda tutaj w tej okolicy pod oczami. Jeżeli szukacie pudru matującego, to spokojnie mogę Wam polecić ten Flawless Mattifying Pressed Powder, no bo tutaj jest puder matujący, który nie obciąża tego naszego makijażu i dobrze wygląda na twarzy, a jednocześnie od razu możecie zobaczyć, jak ładnie ten makijaż tutaj zmatowił. No i oczywiście długo go przytrzyma. No i oczywiście kompaktowa wersja z lusterkiem, także do poprawek na co dzień do torebki. Ja na dolną powiekę też użyję sobie tutaj tego żelowego eyelinera. Tak delikatnie i rozetrę go trochę cieniem brązowym. Jeśli chodzi o tusze do rzęs, to tutaj wybór jest ogromny. Ja Wam dzisiaj polecę z serii MARC, a sama użyję pomarańczowego Big and Extreme Volume and Length Mascara. Zobaczycie zaraz, jaki efekt daje. Idealnie wydłużone, pogrubione i rozdzielone rzęsy. Zaraz Wam też zaprezentuję szczoteczkę, jestem zachwycona tym produktem. No ale mamy tutaj też fioletową wersję, która jest Big and Falls Lash Mascara, Volume Mascara. Różową wersję, czyli Big and Darling Volume Mascara. No i wersję zieloną, Big and Phenomenal Volume Mascara. I tutaj Avon ma specjalną promocję właśnie na święta. Wybieramy jedną maskarę, a za drugą płacimy tylko złotówkę. Także super opcja, można kogoś obdarować, można sobie kupić dwie, można wybrać pogrubiającą i wydłużającą i mieć duet idealny. No właśnie, maskara to też jest ten kosmetyk, który sprawdza się u większości osób, jako prezent właśnie. Większość kobiet używa maskary, także to jest zawsze bezpieczna opcja. Zobaczcie, to jest jedna warstwa. Zaraz się tutaj znajdzie druga i efekt będzie wow, no naprawdę. Szczoteczka wygląda w ten sposób. Taka lekko silikonowa, bardzo sztywna. Mam wrażenie, że właśnie dzięki temu uzyskujemy to idealne rozdzielenie. Moim ulubionym produktem do brwi, ale to na pewno też dobrze wiecie, bo ostatnio pokazywałam go chyba w serii 5 za 10, jest kredka z serii True Color i to jest Brow Definer w kolorze light brown. To jest idealna konsystencja, nie za mokre, nie za suche, idealne w punkt i przepiękny kolor. Generalnie te kredki Avon True Color mogę polecić, one też występują właśnie w wersji do oczu, na przykład tutaj mam zieloną, także jeżeli też chcecie zaszaleć z kolorem, to jak najbardziej, ja już tutaj mam końcówkę, ale mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj mi wystarczy do pomalowania brwi. Z brwiami to od razu człowiek lepiej wygląda, jeszcze do lepszego wyglądu brakuje mi konturowania. I tutaj najlepszy produkt do konturowania, jaki mi się udało w Avonie znaleźć, to jest Avon True. To są te kuleczki brązujące. Często pytacie, jaki ja mam kolor? Sunny Bronze. I to jest właśnie idealne przybrązowienie twarzy. Także ja nałożę te kuleczki. Niestety nie mam tutaj żadnego różu ani rozświetlacza Wam do pokazania, także pomogę sobie jakimś z moich zasobów. Ale jeśli Wy macie jakiś róż albo rozświetlacz, który właśnie z tej marki możecie polecić, to ja chętnie posłucham. Już myślałam, że mi została tylko pomadka, a przecież ja mam jeszcze mgiełkę. Tę mgiełkę polecał bardzo wiele z Was. Magic Smart Prep and Set Spray. Tak. Przede wszystkim nie dostajemy tutaj prysznica, to jest odpowiednia doza mgiełki podkreślam. No i faktycznie ten makijaż zespojony cały jest na twarzy, idealnie wygląda. No i to jest jedna chyba z najtańszych takich propozycji, no i naprawdę świetnie się sprawdza. Jeżeli chodzi o pomadkę i jeżeli szukacie ultra trwałego produktu, który jest, no, wytrzymuje kilka godzin spokojnie na ustach, to na pewno sprawdzi się ta Power Stay 16-godzinna. Trzeba zaznaczyć to, że to nie jest pomadka dla każdego, ponieważ jeżeli Wasze usta mają jakąś tam tendencję do przesuszania, no to może tutaj być różnie.
Ale jeżeli waszym priorytetem jest trwałość i szukacie czegoś na długie godziny, nie lubicie poprawiać pomadki w trakcie dnia albo szukacie czegoś na większe wyjścia, to jak najbardziej. Tylko nie nakładajcie tego dużo, bo będzie taki lekki dyskomfort, a nałożony taką cienką warstwą. Super. Już sami sprawdźcie katalog, sami zobaczcie, jak Avon właśnie podwaja radość. No i być może spadnie wam tam coś w oko na prezent. A ja mam nadzieję, że moja propozycja dzisiejsza wam się podobała, moi ulubieńcy. No powiem wam, że ja jestem zadowolona z makijażu, nie mam zastrzeżeń. Bardzo się cieszę, że mimo wszystko z tej marki, z różnymi doświadczeniami udało mi się wyłowić takie perełki i ulubieńców. Koniecznie dajcie mi znać, czy wy macie swoich, polećcie mi coś, a ja póki co pozdrawiam was serdecznie, dziękuję i do zobaczenia.